Rozpoczynamy walkę wieczoru, jedyną walkę zawodową. Marek Milewski, reprezentant Akademii Gorilla Olsztyn, staje po raz czwarty naprzeciw Patryka Małeckiego z Fanka Fight Club, ale pierwszy raz na zasadach zawodowych, 3 rundy po 3 minuty. Patryk Małecki, który przygotowując się do Mistrzostw Warszawy, otrzymał propozycję zastąpić kontuzjowanego Bartka Guza, który złamał rękę i nie mógł zawalczyć z Milewskim. Tym samym Kermit po raz kolejny walczy zawodowo. Miał już walki na galach Granda Pro. Jest, wiemy, że w orbicie zainteresowań organizacji HFO. Wychowanek Radosława Brzuszczyńskiego, ostatnio trenujący również z Andrzejem Molczanowem. No, panowie znają się jak łyse konie, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że ci dwaj raczej będą liczyli na błąd przeciwnika. Teraz piękny podwrótkowy, zmieścił go Marek Milewski, odpowiada Kermit. No, Kermit tutaj, jak charakteryzuje go matchmaker HFO, to jest zawodnik, który ma skórę cienką jak papier i zawsze te walki wyglądają niezwykle brutalnie, nawet jeżeli takie owe nie są owym. Zobaczymy, jak dzisiaj ta skóra Patryka, chociaż już chyba tam pierwsza krew się pojawiła, coś sprawdził na głowie zawodnik z Warszawy. Doświadczony życiowo, wiemy, że też już ma zaplanowaną nie dość, że walkę na Mistrzostwach Warszawy, ale również walkę i w 2020 roku. Dobre teraz kolano reprezentanta Olsztyna. A Marek Milewski, reprezentant Akademii Gorilla. No tak, już pierwsza krew na głowie Patryka Małeckiego, zgodnie z tradycją, pojawiła się. Wysokie kopnięcie. No, będzie celował teraz na tą prawą stronę Małeckiego, czy też lewym sierpem, lewym prostym, a także lewą nogą Marek Milewski. No nie jest to nic dziwnego, ale wcześniej jeszcze Patryka obejrzy lekarz. Pamiętamy zresztą pierwsza gala one to one, tam Przemek Walków zwyciężył z Bartkiem Wydrą przez knockout, przez przerwanie lekarza tak naprawdę w rundzie pierwszej. Zobaczmy, interwencja katmańska, czy lekarz dopuści Małeckiego do dalszej walki? No raczej tak, mimo że tam krew trochę zalała głowę Kermita, to jest rozcięcie nad łukiem łuku bryłowego, więc dość powszechna kontuzja wśród zawodników, nie tylko MMA, nie tylko kickboxing, no tak naprawdę wszystkich sportów walki. Sędzia Zbyszek Kowalewski bardzo blisko tam obserwuje, co się dzieje, czy będzie dopuszczony Patryk Małecki. A mamy interwencję ratownika. No chyba to się skończy. Tak, skończy się tylko uzupełnieniem rany w głowie wazeliną, no i Kermit za chwilę będzie gotowy. Chyba już wszystko w porządku, a więc wracamy do rywalizacji w rundzie pierwszej, no, która została przerwana na skutek rozcięcia tradycyjnie na głowie Patryka Małeckiego. No i tutaj Kermit już wie, że ma mniej czasu na to, żeby być w tej walce. Próba kolana teraz Patryka. Będzie szukał na pewno cały czas otwierania tego rozcięcia Marcin Milewski.
takiego kopnięcia. Dobry tip kick w wykonaniu Milewskiego, 10 sekund do końca rundy pierwszej. No i pięknie trafił teraz prawym Kermit, podłączony jest Milewski, ale tam chyba nie starczy czasu, tak jest. Gong oznajmił, że będzie miał minutę na dojście do siebie. Marcin Marek, oczywiście Milewski w tym pojedynku. No a Kermit już dał poznać, że ma w ręku moc, ma tę moc, aby zakończyć Milewskiemu tę noc. Pierwsza runda za nami, pierwsze 3 minuty zawodowego pojedynku walki wieczoru, gali 1 to 1, Fight Night 2. Widzimy, tam trwają mocno, intensywnie wręcz prace ekipy ratunkowej, jak i Andrija Mołczanowa i Radosława Brzuszczyńskiego nad tym, żeby z głowy Patryka Małeckiego krew się nie wydobywała. No potężne rozcięcie centralnie nad okiem Patryka. Tam już no nie widzimy teraz, czy tworzy się potężna opuchlizna, czy jeszcze tej opuchlizny nie ma. I rozpoczynamy rundę drugą. Patryk Małecki, Fanga Fight Club, narożnik czerwony. To ten pan w czerwonych rękawicach i reprezentant Akademii Gorilla Olsztyn, Marek Milewski w narożniku niebieskim. Pierwsze starcie zawodowe, ale nie pierwsze starcie między tymi zawodnikami. Marek Milewski to jest weteran już polskiego Muay Thai, jeżeli tak możemy mówić. Wielokrotnie jeździł na IFMA, teraz powiedział, że skupi się na kickboxingu z racji tego, że no jest wiele więcej zawodników walczących w formule K1, co też przy jego wieku, ma 38 lat, jest bardzo ważne, aby walczyć jak najczęściej. Teraz próba obrotowej techniki, a tuż za naszymi plecami Maciek Gus wyszedł z szatni, a więc tutaj oczywiście ekipa lubelskiego Fight Gymu mocno wspiera swojego bohatera. Ale tu wróćmy do walki Kermita z Markiem Milewskim. Rusza do przodu reprezentant Warszawy, ale Milewski jeszcze potrafi się odryć. Próba wysokiego kopnięcia, jest wycinka, będzie szukał kolana teraz Patryk. No nie znalazł, znalazł tylko rozerwanie klinczu przez sędziego. Dobre prawe teraz Patryka, jest dobre kolano również Marka. No walka wieczoru na razie w dobrym tempie z jednej i z drugiej strony. Widzimy dobry tip kick, jest podbródkowy Małeckiego, przepuścił to kopnięcie. Jakby nieco już opadł z sił Marek Milewski. Dobre prawe, wysokie kopnięcie, ale wyłapał w ostatniej chwili na rękawice Małecki. Jest prawy. Jakby nieco zaczęły uginać się nogi pod Milewskim. Szuka tam możliwości skorzystania ze swojego Muay Thai Milewski, ale Kermit doskonale broni. To jest zawodnik naprawdę słynący z dobrej obrony. Pamiętam jego pojedynek, no było to już jakiś czas temu z Kamilem Pawlakiem. Tam no, sporo wytrzymał Patryk Małecki. Biegnie teraz prawy krzyżowy, ląduje na głowie Milewskiego. Upomina sędzia Zbyszek Kowalewski, zawodnika z Warszawy, żeby nie odpychał rywala. Nie robił sobie tam niepotrzebnie miejsca. Teraz piękny podbródkowy, przepuszczony jednak przez zawodnika Fanga Fight Club. Jest prawy. Dziesięć sekund do końca rundy drugiej. Jeszcze próbuje Małecki zaatakować. Nawet próba takiego boczno-tylniego kopnięcia w wykonaniu Milewskiego. A tu za odwracanie się sędzia Kowalewski upomina zawodnika Akademii Gorilla Olsztyn. I zakończyła się runda druga. Czekamy więc na trzecią, finałową rundę starcia. Jedynego starcia zawodowego podczas One to One Fight Night 2
w Lublinie pomiędzy Patrykiem Małeckim, reprezentującym warszawską Fangę, i Markiem Milewskim z Akademii Gorilla Olsztyn. No to widzimy, cały czas trwa intensywna praca nad zatamowaniem tego krwawienia, raczej nie nad tym, żeby nie otworzyło się znowu to małe rozcięcie nad łukiem brwiowym zawodnika z Warszawy. Czas rozpocząć trzecią finałową rundę batalii Patryka Małeckiego w narożniku czerwonym, reprezentanta Fanga Fight Club i Marka Milewskiego z Akademii Gorilla Olsztyn. Ostatnie 3 minuty, jeżeli sędziowie nie stwierdzą, że czas na dogrywkę. Rusza od razu do przodu Małecki. Jego rywal został upomniany w poprzedniej rundzie, więc jest w uprzywilejowanej pozycji. Teraz dobre, wysokie kopnięcie warszawianina. Dobra akcja, leugi lewy, prawy lowy, odpowiada prawym lowem również Marek. I piękna akcja, lewy, prawy. Ale spotkała się z odpowiedzią ze strony Marka Milewskiego. Doskonały prawy na dół. Teraz rusza do przodu Marek. Piękny podbródkowy. No fenomenalnie tutaj w tym bliskim półdystansie Kermit. Naprawdę mimo gabarytów chudych, długich rąk radzi sobie wręcz doskonale. Znów próba wysokiego kopnięcia. I piękny prawy. Trafił Kermit tuż nad lewą ręką Marka Milewskiego. Podbródek, jest low kick. Odpowiada teraz swoimi low kickami Marek Milewski. No i chyba będzie upomnienie teraz za odpychanie. Tak jest, a więc stan upomnień się nam wyrównał i Patryk Małecki również ukarany upomnieniem. A więc gra zaczyna się od nowa. Piękny prawy, jeszcze poprawka lewym Patryka. No jeżeli chodzi o przygotowanie pięściarskie, naprawdę fenomenalnie jest przygotowany Małecki. Góruje nad rywalem w tym elemencie. Wypadła szczęka teraz zawodnikowi z Warszawy. Będzie chwila odpoczynku po to, żeby włożyć ją z powrotem. No i kombinacja zakończona middle-kickiem, nawet dwie zakończone dwoma obronionymi middle-kickami w wykonaniu Patryka Małeckiego. Uderzenie poniżej pasa. Ale żeby stuk zrywał. Wracamy, już czas. Wykorzystał Milewski. Teraz znów próba kopnięcia, najpierw wysokiego, później kopnięcia bocznego, albo tylniego nawet. W wykonaniu zawodnika z Olsztyna jest dobry tip Małeckiego, znów rozpuszcza ręce Małecki. No warto zauważyć, to jeżeli chodzi o pracę pięściarską, Małecki tutaj jest no, wzorem dla Marka Milewskiego. No, jeżeli chodzi o umiejętności pięściarskie, no, gołym, przynajmniej tutaj to co widzimy, to jest przepaść. O, ale teraz posadził rywala Patryk Małecki. Fenomenalna kontra na low kick. No i to już chyba może być po walce. Zobaczymy, czy się podniesie, czy będzie w stanie utrzymać równowagę. Marek Milewski pokazuje sędzia Kowalewski, żeby podniósł ręce, zrobił krok do przodu Marek Milewski, ale ten knockdown mógł już nam ustawić cały ten pojedynek. No fenomenalnie wykorzystał chwilę
na tą kontrę Patryk Małecki. Jeszcze próbuje odbudować się Marek Milewski, ale to koniec, koniec walki. Walki, którą wydaje się, że ma wyraźnego faworyta do zwycięstwa, a więc wydaje się, że Patryk Małecki, mimo że rozcięty i raczej za tydzień odpuści Mistrzostwa Warszawy, dzisiaj zejdzie z ringu zwycięski. Za chwilę Krzysztof Pucer, a później krótki wywiad ze zwycięzcą. No i zobaczymy, czy Patryk Małecki, czy może Marek Milewski okaże się być lepszy w oczach sędziów. Za chwilę się dowiemy. Szanowni Państwo, walkę wieczoru drugiej gali. One, two, one, fight, nine. Jednogłośną wicytę.